Nikola Vujadinović dołącza do ekipy Lecha Poznań. Lewonożny stoper urodzony w Belgradzie ostatnio reprezentował barwy hiszpańskiej Osasuny Pampeluna. Jego kontrakt z tym klubem wygasł z końcem czerwca. I was very happy when I heard that Lech is interested and I didn't think a lot. We make very quick speak and everything was honestly really fast. Myśmy zapobiegali o niego w roku 2014, chyba wrzesień to był wtedy, rywalizowaliśmy wtedy o pozyskanie jego ze Specją, czyli wówczas klubem Nenada Bielicy. Wybrał trzecią opcję, czyli poszedł do Osasuny, więc myśmy go znali bardzo dobrze z Austrii, ze Sturm Graz. Potem się kontakt oczywiście urwał w momencie, jak on trafił do Osasuny. Niespełna 31-letni Vujadinović w swojej karierze zasmakował gry w wielu krajach. Oprócz Hiszpanii występował też m.in. we Włoszech, Szkocji, wspomnianej Austrii, Chinach, rodzinnej Serbii czy Bułgarii, z której pochodzi jego dziadek. Dzięki temu piłkarz ma również obywatelstwo bułgarskie i może być traktowany jako gracz z Unii Europejskiej. Obrońca ma za sobą także kilka meczów w młodzieżowej reprezentacji Czarnogóry. Teraz w jego karierze przyszedł czas na rozdział Polski. I'm in football a lot of years and of course I know that Lech is a big club, one of the biggest club here and they have great supporters, good team, they usually play in Europe matches, that's also important and they always fighting for title. The club with ambition and the club with big heart. Zakontraktowanie Vujadinovicia wzmocni środek obrony kolejorza. W pierwszych meczach nowego sezonu obok Lasse Nielsena na tej pozycji grali nominalny prawy obrońca Emir Dilaver oraz defensywny pomocnik Łukasz Trałka. Ci stoperzy trafiają do nas z lekkim opóźnieniem, ale cieszymy się, że trafiają tutaj z odpowiednią jakością, więc no, takie oczekiwanie mamy w stosunku do niego, że powinien być naszym podstawowym stoperem. I just can say that I will give my best, you know, I will try to fight every game and to give what I can, you know, and you will see and you will judge later, you know, I'm just here to give my best. Kontrakt Nikoli Vujadinovicia z Lechem Poznań będzie obowiązywał przez najbliższe 2 lata. W umowie widnieje również zapis o przedłużeniu współpracy o kolejny rok.